Ja swoim działaniem mogę jakoś wpływać na swoje życie. Czyli nie jest tak, że nikt mi nie pomoże, tylko ja mogę podejmować różne działania, podejmować różne decyzje. Przemoc tę moc odbiera, tak? I człowiek, który przychodzi, przychodzi po to, żeby ją odzyskać. Czym jest niebieska linia i kto może na nią dzwonić? Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia, które działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest prowadzone przez Stowarzyszenie Niebieska Linia. Jest infolinią, jest telefonem dla osób doznających przemocy, dla świadków. Czasem też dzwonią osoby stosujące przemoc, które szukają możliwości zmiany swojego zachowania. Czyli zadzwonić może każdy, kto bądź sam doznaje przemocy, bądź wie o kimś, kto doznaje przemocy. Ta infolinia jest całodobowa i jest od tego roku też całkowicie dla klientów bezpłatna. Na infolinii pracują specjaliści, konsultanci przygotowani do pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I z jakimi problemami ludzie najczęściej dzwonią, zwracają się do właśnie do konsultantów na niebieskiej linii? Najczęściej dzwonią osoby doznające przemocy, które szukają jakichś sposobów wyjścia z tej sytuacji, albo też po prostu jest im bardzo ciężko i szukają wsparcia, bo konsultanci udzielają wsparcia psychologicznego, szukają takiego wzmocnienia i w ogóle szukają nadziei tak naprawdę na wyjście. Dlatego też konsultanci z jednej strony, tak jak powiedziałam, udzielają wsparcia psychologicznego, ale też udzielają informacji prawnych, o prawie, o procedurach, udzielają informacji o tym, gdzie lokalnie, w miejscu zamieszkania można się zwrócić o pomoc. No i starają się jakby wspierać klienta w taki sposób, jak klient tego potrzebuje. Bo dużo rozmawiamy na infolinii o tym, czego klient potrzebuje, jak on by chciał żyć, no bo to on jest specjalistą od swojego życia, a my jesteśmy specjalistami bardziej od różnych narzędzi, których można użyć, żeby satysfakcję w życiu, tak, w życiu bez przemocy osiągnąć. Bo trzeba zaznaczyć, że przemoc to nie tylko ta, która jest fizyczna, tak? Są różne rodzaje przemocy. Ta najbardziej widoczna i taka jakby najbardziej oczywista to jest przemoc fizyczna, no bo najczęściej jej skutki widać. Natomiast zawsze, za każdym rodzajem przemocy stoi przemoc psychiczna, ponieważ każdy rodzaj przemocy jest no, upokarzający i poniżający. Czyli mamy przemoc fizyczną, psychiczną, przemoc ekonomiczną, wtedy kiedy ktoś na przykład drugiej osobie zabrania pracować, albo zabiera jej wynagrodzenie, albo nie łoży pieniędzy na dom, mimo że sam zarabia. Jest przemoc seksualna. Jest taka forma przemocy, która może być stosowana wobec osób zależnych, czyli dzieci albo na przykład osób starszych czy niepełnosprawnych. I ta forma przemocy nazywa się zaniedbanie, kiedy ktoś ma prawny obowiązek opiekowania się jakąś osobą, a tego nie robi. Czyli rodzic nie dba o dziecko, o jego zdrowie, o jego warunki do nauki. Na przykład, tak. To jest... I jak pomóc takiej osobie dotkniętej przemocą? Istnieje w Polsce specjalna procedura, która ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie. I to jest procedura Niebieskie Karty. Jest 5 instytucji, które mogą niebieską kartę założyć, czyli do których można się zwrócić o założenie niebieskiej karty w sytuacji, kiedy doznajemy przemocy albo wiemy o kimś, kto doznaje przemocy. Co jest ważne, żeby niebieska karta została założona, wystarczy samo podejrzenie przemocy. Tak jak klienci czasem pytają, czy muszę mieć dowody. Nie musi pan, pani mieć dowodów. Trzeba pójść i opowiedzieć, co się w domu dzieje. I takimi instytucjami są Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale też oświata, czyli na przykład pedagog szkolny czy psycholog i ochrona zdrowia, czyli lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny. To są służby, które mają ustawowy obowiązek założenia niebieskiej karty w sytuacji podejrzenia przemocy. I później po wszczęciu procedury rodzina jakby dostaje objęta pomocą. Pierwsze kroki są takie, że grupy robocze
czyli takie grupy specjalistów z różnych dziedzin, którzy tę procedurę prowadzą, zbierają informacje, co się w rodzinie dzieje, jakie są potrzeby tej rodziny. I do tego wspólnie z osobą krzywdzoną ustalają plan pomocy. Spotykają się też z osobą stosującą przemoc, bo to jest ogromnie ważne. Jak nie będzie sprawców, to nie będzie przemocy. Osoba stosująca przemoc się dowiaduje, że wiedzą służby, co ona robi. To już dla niektórych osób to jest już pewną konsekwencją przykrą. Dowiadują się, że nie wolno tego robić, że znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem, że żąda się od nich zmiany zachowania i wskazuje im się też miejsca, gdzie mogą się uczyć innych zachowań. Tak? Sytuacja w rodzinie jest potem monitorowana systematycznie, najczęściej przez pracownika socjalnego, przez dzielnicowego, sprawdzają, co się dzieje, czy osoba krzywdzona jest bezpieczna, czy sprawca zmienił zachowanie. Realizowany jest ten plan pomocy ustalony na początku. W planie pomocy się mogą różne rzeczy znaleźć, bo to jest indywidualna sprawa każdej rodziny, czego ona potrzebuje. Czyli czasem osoba krzywdzona potrzebuje na przykład wsparcia psychologa, czasem potrzebuje pomocy prawnej, czasem potrzebuje po prostu stałego kontaktu na przykład z pracownikiem socjalnym, wiedzieć, że ktoś ją wspiera, ktoś za nią stoi. A czasem trzeba podjąć działania no, bardziej radykalne. Tak? Procedura jest zamykana wtedy, kiedy przemoc całkowicie w rodzinie ustanie. A co zrobić w momencie, kiedy osoba dotknięta przemocą boi się tym do kogokolwiek trzeba odmawiać współpracy z odpowiednimi służbami. Mm-hmm. Między innymi tym się zajmujemy podczas dzisiejszego szkolenia, które mam przyjemność prowadzić tutaj w Świdnicy dla przedstawicieli różnych służb pomocowych i rozmawiamy o tym, jak rozmawiać z osobą krzywdzoną, żeby ona odważyła się przyjąć pomoc. Bo najczęściej to, że osoba krzywdzona w cudzysłowie nie chce współpracować z tymi, którzy chcą jej pomóc, najczęściej powodem jest to, że ona się po prostu bardzo boi, że jest zastraszona, że nie wierzy w to, że jej sytuacja może się zmienić, że ktoś jej może pomóc. Dlatego, że jeśli ona doznaje przemocy, to skutkiem doznawania przemocy jest właśnie takie pozbawienie człowieka przekonania o jego własnej wartości, o jego sile sprawczej, że ja coś mogę decydować, o czymś mogę decydować w swoim życiu. Czyli ogromnie ważne jest, żeby z nią zbudować kontakt i taką relację, żeby się odważyła i uwierzyła w to, że jest możliwa, że jest możliwe wyjście z sytuacji przemocy. I dlaczego warto przeprowadzać takie szkolenia jak dzisiaj? Doskonalenie kompetencji służb pomocowych jest ogromnie ważne właśnie dla skuteczności pomagania. I tam, gdzie ludzie się systematycznie szkolą, gdzie się rozwijają, to i rosną ich umiejętności właśnie radzenia sobie z takimi sytuacjami, o których czasem mówimy, że klient jest trudny, bo nie chce współpracować. Tak tego się właśnie dziś uczymy. Jak rozmawiać, jak pracować z osobą, która ma tak dużo różnych obaw, tyle lęku, że nie ma gotowości, żeby pomoc od nas przyjąć. Także takie miejsca jak Świdnica właśnie, gdzie służby szkolą się w miarę systematycznie, no one dają więcej bezpieczeństwa obywatelom po prostu, że tutaj są ludzie w Świdnicy, którzy potrafią się zająć rodziną, której dochodzi do przemocy.